dzisiejszym odcinku Minecraft Extreme niesprawiedliwie oskarżymy widzów o to, że mają cheaty. Doknes. Czy to w ogóle jest moralne? Nie wiem, czy to jest moralne. Jak to powiedziałem na głos, zabrzmiało to troszkę źle, ale w dzisiejszym odcinku Minecraft Extreme będziemy wmawiać widzom razem z Doknesem, że mają cheaty, mimo że prawdopodobnie ich nie mają, chociaż jakby nie wiem, nikt ich nie sprawdzał, okej? Okay? Może naprawdę przepiemy jakiegoś cheatera w tym odcinku. Oglądamy sobie do końca, zobaczymy, jakie różne reakcje będą mieli ludzie na to, że oskarżamy ich o te cheaty. Łapa w górę, jak mówię. Musi być, ile do tego lajków? 15 tysięcy. 15 tysięcy łapek w górę, więc zostaw teraz łapkę, 15 tysięcy łapek w górę i Doknes śpiewa piosenkę o Minecraft Extreme. Nie. Nie? No dobra. To, nie. To może przyjdzie. Może będzie więcej. Może będzie więcej łapek w górę. Zostaw łapkę w górę, okej? Okay? Każdy musi stać łapkę w górę. Dobra, w takim razie ja wyłączę krzyki, bo cały czas się z nami wita. I tutaj jest jakiś widz, albo gracz serwera, nie wiadomo, nie wiadomo. Zejdźmy może do niego, ma naprawdę wypasioną bazę, więc możliwe nawet, że ma jakieś wspomagacze tutaj. Przy okazji się dowiemy. Cześć. Hej, Wika, pewna anonimowa osoba nam powiedziała, że możesz mieć cheaty. Czy coś w tym jest? Z prawdy? Masz sporą bazę. Nie. Okej, okay, wyparła. Ale... co teraz, Doknes, z nich wyparła? Może... Okej, okay, więc... Napisz, że to, chyba, że nie... bardziej ufamy informatorowi niż jej. Bo informator to admin, więc mu ufamy. Mamy nagranie, jak ktoś na twoim koncie cheatuje. Zbiera diamenty na X-rayu i bije graczy na aurze. XDDDD. Okej, okay, ona nie wie, stary, jesteśmy niepoważni. My się musimy przylogować jako inni jacyś admini, wiesz, chyba. Żeby ktoś nam uwierzył. Chyba tak by musiało być, bo widzę, sprawdźmy, że... Sprawdźmy cię. Dobra, zadepniemy ją teraz. Ona nie wierzy, stary, to mi się nie podoba. Czy... Proszę nas traktować poważnie, okej? Okay? Doknes, to plan jest taki. Tepniemy teraz Wikę do tunelu. Ona będzie musiała kopać tunel, a my będziemy podkładać jej diamenty. I jakby... Okay. Ona nie będzie chciała znać tych diamentów, ale będzie to robiła mimowolnie. Po prostu te diamenty będą przy niej. TP Wika dealerkę. Pyk. Okej. Okay. Jeśli nie masz cheatów, to... Kop tunel i zobaczymy, czy trafisz na diamenty. Okej. Okay. Wika, zobaczymy. Póki co. Wika. Chyba jest... Bytyfy. Nie, ona jest... Ona się śmieje z nas, Doknes! Ona ma to trochę poważnie! Wika, jesteś niepoważna. Wika, wiesz, że cheaterów banujemy, prawda? Perm na zawsze. Kill off mi się kończy. Okej. Okay. Dobra, wybo... Nic nie szkodzi. Kop. Dobra, Doknes, twoje zadanie będzie podłożyć te diamenty, okej? Okay? Przed nią gdzieś. Ja będę przy niej cały czas, żeby było, nie było patrzeć na nią. Ona się kopie w dół, ona się kopie w dół. Podróż do akcji, stary, podróż do akcji. Ona będzie miała z tego cikał po prostu diamenty, które wykopie, okej? Okay? Będzie fajna nagra dla niej. Okej. Okay. Dobra, ona coś chyba kop pisze. Dalej. Nie wystarcza. O, nie słychać, Doknes, słychać to! Słychać to! Amatorka pełną gębą. O nie, ona kopie. Już teraz starczy, bo tak, ty... Tak, wkopię się centralnie w diamenty. Okej. Okay. Nie! Nie? Zboczyła. Nie! Ej, co, ona ma X-ray? Nie, nie! Ma! Ma! Diament. O, proszę! Diament. Szybko ci poszło. Napisz, że to jest dowód na to, że masz cheaty. To dowód? Czekaj, to dowód, że masz cheaty. Idealnie. Normalnie nikt bez cheatów tak by nie znalazł. Ej, banujemy ją na minutę, stare? Że ma zawsze? Czy nie? Tak. Jasne, że mam. O nie, potwierdziła! To ban. Napisz jej, dobra, to ban. To ban. Jak zbanowałeś kogoś na chwilę? Ukośnik temp ban. Zbanowałem. Okej. Ma pan na minutę dosłownie. Ale ma diamenty. Ty chyba dużo diamentów dałeś, nie? Dobra. 4. Okej, to stare można jeszcze wydać więcej. Naturalnie. Dowód w sprawie Wika. To ja mam więcej diamentów jej, żeby miała potem sobie te diamenty, wykorzystała do czegoś. Pyk. Ma pan na minutę. Chyba się opłaca, no nie? Mieć pan na minutę, ale mieć tyle diaksów. Chyba ta. Okej. Jakby ja bym na to poszedł, to jest serio dużo diaksów, to jest git. Jeżeli ma fortunkę, to będzie pływać w tych diaksach, stary, naprawdę. O nie, Doknes, ona nie wbija. A co jak ona już nigdy nie wejdzie? Coś, ona nigdy... O nie. Ale mam nadzieję, że ogląda ten odcinek, więc... Wika, jak chcesz, to możesz już wejść na serwer, jakby śmiało wpadaj. Już nie masz bana, już czekają diaksy na ciebie, naprawdę. Musimy, Doknes, wyciągnąć wnioski z tego podejścia i zaraz zrobić to lepiej, okej? Okay?
Musimy zrobić to w ten sposób, żeby ktoś nam w ogóle uwierzył. Jeżeli chcesz zrobić to lepiej, to musisz stary przede wszystkim nick zmienić. Jest Wika. Jest Wika. Jak wbiłaś? Bana masz przecież! Na miesiąc! A więc serio masz cheaty! Okej, okay, ona się śmieje, Doknes. Ona nas wyśmiewa, Doknes. No mówiłam przecież. Nie, stary. Ona się śmieszkuje, dobra? Ja zostaję z tymi tekstami. Idzie do kogoś innego, stary. Ja zmienię nick i dasz mi admina, okej? Okay? Okej, okay, podejście drugie. Tym razem jestem pan właściciel Cezary Chrzęśniak. Jestem właścicielem serwerocrafted.pl i będę teraz teleportować. To koniec żartów. Nie jestem dealerkiem, nie jestem Doknesem, nie jestem tymi jajcerzami z YouTube'a. Okej, okay, Doknes, mam chyba kogoś. Stepnij się do mnie. To są chyba ludzie, którzy kopią coś. W sensie nie są w tunelu, ale kopią na wysokości, gdzie mogą kopać rzeczy. Dobra, wyłączę Vanisha. Witam. Max Solo, masz napisy z góry. Max Solo, masz cheaty. Coś na usprawiedliwienie przed banem? To jest stary wprost! To jest wprost! Okej? Okay? Ta koleżanka stoi obok. Tak, Cezary Chrzęśniak, stary się nie chrzani w tańcu. Max Solo, czy Julka też ma coś? Jeśli przyznasz, to dostaniesz bana na miesiąc tylko. Ja nie mam, napisała Julka. Okej, okay, robi się grubo, stary. One się wystraszyły. Okej, okay, sprawdzimy to. Kopcie i zobaczymy, czy wykopiecie nagle podejrzaną ilość diamentów. Przynajmniej widać, że oni są bardziej wystraszeni niż tak, rozbawieni. Tak, oni nie są rozbawieni, stary. Oni pytają tylko co? Ja nie mam znaki zapytania. Okej, to jest lepiej. Nie mam całego dnia. Jestem właścicielem Crafted.pl. Nie powinienem zajmować się jakimiś cheaterami. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Kto z cheatami kopie wielki prostokąt? To też prawda. To podejrzane właśnie. Kopcie. Czy powinienem ją z nich zbanować, żeby druga się wystraszyła? No, nie wiem. Ej, kopią, stary, kopią. Tak, kopią, dobrze, dajesz diaksy ustaw. Tej Alex ustaw diaksy, bo ona kopie tam. Tak, wiem, ale ona jakoś tak... Szybciej. To jakie to jest głupie, stary. Napisz, że nie macie kopać bazy, tylko kopać tunel. Nie kop... Prosto. Bazy, tylko tunel. I osobno. Muszę sprawdzić każdą z was osobno. Znaleźliśmy lawę i ją zakopaliśmy, kopiemy tam, gdzie była. Co? Aha, dobra, że tu była lawa. I one to rozkopują, to... Ale on musiał tu siedzieć, stary, wiele godzin, no nie? Ale tu nie ma żadnej lawy. Ale tu była kiedyś lawa! Tu jest ten obsydian, czaisz to? Aha. Ale one mozolną pracę tu robią! One, stary, właśnie są ostatnimi osobami, które mogą mieć cheaty. Ej, kopię tunel. Ale to nie jest ta osoba. Nieważne. Tamta olewa sytuację i po prostu kopię dalej bazę. Cezary Chrzęśniak, stary, nie będzie zadowolony! Okej, czy sedymenty już? Tak. O! Stary, dekupuje się, ma! Dekupuje się, tak. O, proszę! No proszę, coś no proszę. Szybko się udało. No to jak to wytłumaczysz? Julka, napisz, że ten drugi był winny, ale widzę, że ty też masz cheaty. Julka? A masz diamenty. Twoja koleżanka była oskarżona. Ale wyszło, że to ty! Dobra, i zbudujemy Julkę. Po ja prostu. Nie wierzę. Ban Julkę cheaty. I tyle. Po prostu kupimy. Max Solo, udowodnij. Ale to jest stary zły admin, nie Cezary Chrzęśniak. O, Doknes zbanował. Widać było, Doknes. Wiesz o tym. Było widać na całym serwerze, że Doknes zbanował od razu. I Max Solo wróciła do kopania po prostu, stary. Zaczęła Doknes, odbanował i olewa sytuację. Cezary Chrzęśniak, stary, straci cały autorytet, wiesz o tym? O nie. Cezary Chrzęśniak, stary, przestał być autentyczny. No, teraz mi pisać Doknes, pozdro YouTube. No właśnie, już to widzę, jak napiszę to teraz. Tutaj była lawa i tu kopali... I tu kopaliśmy... Nie, dobra. Okej. Jakoś ci nie wierzę. Julka na ciebie nakapowała. Taka jest prawda. Ej, to musi iść do kompilacji twoich beknięć, stary. To beknięcie. Jeżeli ktoś to robi już, to niech doda to beknięcie do tej kompilacji. Jest cudowne. Nie róbcie tak, jak moja mama zobaczy, to tak, mnie... Tak. Dobra, ale w sumie kij tam znowu, ale jak mama to zobaczy, to mnie wydziedziczy. O nie, to jest to bardzo przykre akurat, to jest bardzo... Ale prawdziwe! Bardzo się słyszałem. Dobra, Max Solo, stary, przez trochę ją poznałam i teraz sobie kopiemy. O nie, ten troll jest przykry, on nie jest śmieszny. Ale ej, stary, bo ta Julka już nie wbija z powrotem. O nie, to jest złe. Aha, bo Julka nie ma VIP-a! Aha, nie może wejść. Nie może wbić, bo
jest serwer pełen. O nie, tego nie przewidzieliśmy. Okej, okay, bardzo dużo osób chce wejść na grafty ostatnio, więc osoby, które nie mają VIP, po prostu czasami mają problem z wejściem. Jak można grać na cheatach? To przecież niszczenie gry. Max Solo, stary, rozpacza i tłumaczy się. Ej, mi jest przykro, to jest zły troll, stary. Na papierku brzmiał śmiesznie, to jest zły. To jest zły, jestem czyściutki. Okej, okay, udowodnij. Kop tunel. Zobaczymy, co wykopiesz. To jest głupi test. Ej, to jest głupi test, stary, no nie? Tak, to jest taki najgorszy admin na serwerze prank. Jakby, problem, że jest taki idiotyczny admin, który tak mówi: kop tutaj, na pewno zobaczymy, co ty kopiesz. A jak specjalnie wiesz, że stąd tak z nimi zbanujesz, jestem adminem. No to powiedz, co to sobie wybierz. Czy miałbym to robić? To jest ten, jest adminem, trzeba to robić, no właśnie. Żeby mniej graczy było, czy coś w tym stylu. O nie, stary, wyobrażasz sobie? Że jest dużo graczy. Żeby inni mogli wbić. I po prostu szukamy problemów z innymi, żeby ich banować. Śmiało, jestem uczciwym graczem. No to kop tunel. Hej, Max Solo wie, że jest skopany, nie? On wie, że tam będą diamenty. On już wie, stary, że ciekawe, jak wykopie, to zniknie tak jak jego koleżanka. Tam kop. Napisz, że kopał gdzie chce. Albo gdzie chcesz. To właśnie test, okej? Okay? Kop! Max Solo, musisz kopać. Jeśli będę kopał tunel, to i za jakiś czas znajdę mnie, to przecież zbanujesz. O nie, stary, to jest taki bezsensowny system. No, ale jeśli wykopiesz diamenty po mniej niż minucie, to będzie to wyjątkowo podejrzane. Nie bez podstawy ktoś na ciebie doniósł. Ale i możliwe. Okej, okay, dlatego spróbujemy wtedy jeszcze raz. Nie mam całego dnia, jestem Cezary. Jestem Cezary Chrzęśniak. O nie, ale głupie. Okej, okay, pokopię. No, to kop. Boi się, ale robi to. Robi to, stary. I każdy wie, i ja wiem, i Max Solo dobrze wie. Te diamenty są, stary? Tak. Okej, okay, przestała kopać, że przestał on. Uczciwy gracz, co robisz? Kop. Czuję się, jakbym się znęcał, to jest bardzo zły troll, nie robimy takich troli, stary. Jestem uczciwym graczy, który nas oszczędzał na żelazie, to my damy ci razy po tym trollu. Zobacz na mój kill off, o Jezu, stary, bardzo przykro. O, proszę. O, proszę. Szybko poszło. I co? I co wiedziałeś? Koleżanka, napisz, jak koleżanka. Jak koleżanka. Wpadłeś. O nie! Bardzo zły admin. Cezary Chrzęśniak, bo wiedziałeś. Bo wiedziałeś. No to kop tak, gdziekolwiek indziej. Zobaczymy. Masz ostatnią szansę. Spróbujmy gdzieś indziej, okej. Okay. No dobra, no okay, dobra. A znaczy Max Solo wierzy w to, że to jest naprawdę test, no nie? Nie wiesz, że to jest troll kompletnie. No tak. No to... Dobra. Jakby... Teraz ja ustalam wierzę. Okej. Okay. Dobra. Śmiało. Jakby to jest o tyle dobre, że każdy wie, że to jest fatalny admin, fatalny pomysł to sprawdzanie tych cheatów, ale okej. Okay. Ale nie ma pojęcia, że ty kopię do diaksów znowu, Max Solo. I zaraz się ostro zdziwi. O, znowu? No proszę. Ostatnie słowa? Okej, okay, chyba wie, Max Solo. Chyba wie. Nie niszcz mi gry! Ostatnie słowa! Ostatnie tak słowa. A ja lubię Max Solo, ja lubię Max Solo. Bo ja naprawdę nie cheatuję. O Jezu, ale jest zły troll, jest zły troll. Co, ale to ty takie złe trolle robisz na widzach, to ty im niszczysz dzieciństwo. Ja mam tam diamenty. Ja tylko bazy rozwalam, stary. To tylko? Tylko bazy rozwalasz? W twoim ostatnim odcinku... Oni jesteśmy najgorsi na tak, świecie. Ja bym miał cheaty, to bym specjalnie diamentów nie szedł. Pewnie nie byłeś w stanie się oprzeć. Diamentom. O nie. Ja w sumie to jest śmieszne, bo podbiliśmy do dwóch gości. No. Do jednej dziewczyny, która w ogóle seta nie miała chyba. Tak, i my już masz cheaty. I cały żelazo i odczerżamy ich od cheaty na diamenty. Gdzie pierwsze sobie diamenty teraz wykopują. Ale mają diamenty, stary, teraz. Widzisz, jak fajnie? Ja zakopię to. Dobra. Nie wierzę ci. Zrobił się niezręcznie, stary. Wiesz? Jakby... Patrzymy się na siebie? Ja napisałem, że nie wierzę ci? A może... I... No, nie wiem, może on płacze. Chyba, stary... Może dajmy VIP-a im. Co na to? No, to daj, bo Julka to już raczej nie wbije się na serwa. Kurczę, fajnie by było, gdyby biła jednak. No. Jak mam tobie udowodnić, że nie czytuję? Już. Przestań kopać te diaksy! Przestań... kopać te diaksy. Dobra, stary, czekaj. Robimy skrzynkę dla nich. Jaką? Co będzie w skrzyneczce? W skrzyneczce może będzie, stary, stack złotych jabłek i kilka diamentów.
Tak, żeby mieli. Tych kilka bloków, dwa bloki diamentowe. Pyk, pyk. Nie no, dobra, to troll. Sorki wielkie. Trzymaj zadośćuczynienie. Jakby nie, nie mogłem, stary, wiesz? To było zbyt brutalne. To mi się nie podoba. O. To był pomysł do Knesa. Nieprawda. Ale powiedziałeś przed nagraniem, że to będzie dobry pomysł. No w sumie z tymi diamentami to był mój pomysł. Tak jest, to był twój pomysł. Do Knes, haha. I Cezary. Najlepszy duet. Postawię im tu kloca. O. Okej. Okay. Nigdy już jego nie zniszczą. Będą musieli bardzo w miejscu kopać. To prawda, stary. To jest kloc imienia do Knesa. Okej, okay, to ma itemki teraz. Ma itemki, Maxolo. Nie, dziękuję, sam uzbieram. Uuu, nie idzie na łatwiznę. Nie, no ja go chyba zabiję, bo on wkurzył mnie teraz. Czemu? Bo... Proszę, weź to, ej stary. To jest uczciwy gracz, to jest wybitnie uczciwy gracz. Coś chcesz w zamian? Zepsuliśmy ci 20 minut gry. Man bana. Można VIP-a, jeśli można. No dobra, można VIP-a. Ale to jej też musisz dać VIP-a w takim razie. Okej, damy wam VIP-y. Zobacz, tak mi serducho bije, bo się tak starałem. Starałem się, bo ja to czułem właśnie, że ktoś naprawdę przeżył tego trolla. Ale co, on się starał nie wykopać diaksów? Nie no, starał się, stary, wiesz, tutaj kopać tą bazę. Wiesz, co chodzi? Mhm. O, to było złe, zły pomysł. Masz VIP-a. Yeah, udało się. Ej, Doknes, a pamiętasz, jak się nazywała koleżanka? Tak. Julia jakaś? Tak. Julka 300 z dużej. Julka 300. Julka też ma VIP-a. Dobra, mają VIP-y, okej? Okay? Miłego dnia. Nie, nie wiem, Doknes. Ja po tym trolu, ja po tym trolu się czuję, okej? Okay? Zadajcie łapkę w górę i napiszcie mi lepsze pomysły na trolle, dobra? Piszcie pomysły na trolle, bo chcę zrobić epickie odcinki Minecraft Extreme. A ponoć jak będzie łapy w górę, to Doknes zaśpiewa. A to chyba każdy chce. I do strony, już jutro. Cześć!